Fundusze Europejskie. Z ludzkiej perspektywy. Podcast Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dzień dobry, nazywam się Filipczak Agnieszka. Tematem tego podcastu będzie dofinansowanie szkoleń dla firm z terenu województwa łódzkiego. Przedstawię, jakie są możliwości, ścieżkę aplikacji, jakie są maksymalne kwoty i gdzie można uzyskać wsparcie. Ostatni czas pokazał, że współczesny rynek pracy bardzo się zmienia. Rozwój technologii wymusił na firmach dostosowanie kwalifikacji swoich pracowników. Wielu pracodawców zostało zmuszonych do podniesienia wiedzy i umiejętności swojego personelu na skutek zmieniających się potrzeb klientów, chęci zdobycia nowych rynków zbytu, także tych zagranicznych, zmiany profilu działalności na skutek na przykład wystąpienia epidemii. Istotę doskonalenia i konieczność doskonalenia kadr zauważył także Zarząd Województwa Łódzkiego, który w ostatniej unijnej perspektywie finansowej przeznaczył na ten cel ponad 250 milionów złotych. Aktualnie ze wsparcia mogą skorzystać osoby zatrudnione, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa łódzkiego. Te bony rozwojowe można przeznaczyć na szkolenia, kursy, doradztwo czy studia podyplomowe zarówno dla właścicieli przedsiębiorstw, jak i ich pracowników. Przedsiębiorcy mogą sami wybrać, na co chcą przeznaczyć bon rozwojowy. Co ważne, wsparciem mogą zostać objęci także pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie czy umowę o dzieło, nie tylko osoby zaangażowane na podstawie umowy o pracę. Na jednego pracownika przysługuje maksymalne wsparcie w wysokości 9240 zł z wkładem własnym. Rozliczanie bonów rozwojowych dokonywane jest za godzinę wykonanej usługi, która może być warta maksymalnie 70 zł w przypadku szkoleń, kursów i doradztwa, a 35 zł dla studiów podyplomowych. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest wnieść wkład własny. Dla mikro i małych przedsiębiorców kształtuje się on na poziomie 20%, a dla średnich od 20 do 50%. Jeśli szkolenie jest dłuższe lub specjalistyczne, ono może być droższe, wtedy nadwyżkę pokrywa przedsiębiorca. By aplikować o bony rozwojowe, przedsiębiorcy muszą w pierwszej kolejności zarejestrować się w bazie usług rozwojowych i znaleźć odpowiednią dla nich usługę. W bazie, której adres znajduje się w opisie podcastu, znajduje się ponad 30 tysięcy usług. Można wybrać m.in. szkolenia informatyczne, kurs na prawo jazdy, na wózki jezdniowe lub koparki, szkolenia z branży kosmetycznej. Możliwe jest także pozyskanie umiejętności miękkich typu telefoniczna sprzedaż czy sterowanie dronem. Trzeba pamiętać, że usługa musi być realizowana w województwie łódzkim. Jeśli przedsiębiorca wybierze specjalistyczne szkolenie lub studia poza regionem, może także skorzystać z dofinansowania. W następnej kolejności należy dokonać zgłoszenia na platformie jednego z operatorów. Formularz zgłoszeniowy składa się wyłącznie w postaci elektronicznej, określając status przedsiębiorcy, rodzaj pomocy, liczbę bonów i wielkość oczekiwanego wsparcia. Operator programu dokonuje weryfikacji tego wniosku i w wyniku jego pozytywnego zakończenia firma otrzymuje wsparcie. Po podpisaniu umowy i wpłaceniu wkładu własnego, bony pojawiają się na koncie firmy w systemie i pozostaje tylko wybrać rodzaj szkolenia. Zaletą całego systemu jest szybkość udzielenia dofinansowania. Systemy i procedury zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby ograniczyć do niezbędnego minimum konieczne formalności. W ostatniej edycji konkursu, w których przeznaczono 100 milionów złotych na finansowanie szkoleń dla kadr, wybrano sprawdzonych i doświadczonych operatorów, którzy zajmują się wszystkimi formalnościami. Obecnie prowadzone są projekty przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Krajowe Centrum Pracy i firmę HRP Group. Podmioty te realizują projekty Przepis na Rozwój, Work, Strefa Rozwoju. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z tymi podmiotami lub dzwoniąc na punkt informacyjny Urzędu Marszałkowskiego. Podsumowując, to omówione wsparcie aktywnie przyczynia się do wsparcia przedsiębiorców w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji i wiedzy, wzmacniając tym samym konkurencyjność całej firmy. Warto zatem skorzystać z wysokiego poziomu dofinansowania. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.